Uda nam się robić dwa filmy w tygodniu. Póki co się tego podjęliśmy. Wyjątkowo grecką wyspę w Turcji. Mieli piątkę z biologii, prosimy o pomoc. Bo miałem wrażenie, że nam jeden... Co to się w ogóle dzieje? Co? My jesteśmy w Turcji. Zabawimy się w hiszpańskich okupados i zajmiemy to. Zastanawiacie się, ile na nie wydaliśmy? A już wam opowiem. Jakiegoś opuszczony tutaj. Ten obiekt cały. O. Bez kałuża jest straszne. Gdzie? Przecież. Bo tu przejedziemy, nie? No chyba tak. Tylko, że jak będziesz musiał wyjeżdżać stąd tyłem. Wow. Wow. Ale czas. Witamy Was z tego cudownego miejsca. Cześć. Po tym całym zgiełku Stambułu stwierdziliśmy, że Turcja Egejska będzie cudownym miejscem na wypoczynek. No i jak na razie chyba się nie pomyliliśmy. Nie, jest cudownie, spokojnie. Trafiliśmy na wyspę, na wyjątkowo grecką wyspę w Turcji, Kunda. Zwana również Ali Bey Adasi. Na szczęście nie musieliśmy płynąć promem. Bo wysepkę od 1960 roku łączy z lądem most. Zanim opowiemy Wam, dlaczego ta wyspa jest grecka, pójdziemy w jedno miejsce, które nas bardzo zaintrygowało. Był tam jakiś taki opuszczony kemping czy glamping. Także idziemy zobaczyć. Po drodze cały czas znajdujemy takie stworzonka. To są chyba meduzy, które żyją w Morzu Egejskim. I zastanawiam się, czy są jadowite. Nie mają długich ogonków. Także nasi widzowie, co mieli piątkę z biologii, prosimy o pomoc. Są niebieskie. Ale ja już widziałem białe i one dopiero chyba na świetle zmieniają kolor na niebieski. Ciężkie są. Nie mają takie... Jaka galareta. Krótkie nóżki. One chyba są martwe. No na pewno. Ja już raz byłem poparzony przez meduzy. Było to w Hiszpanii 2 lata temu, jak jeździliśmy tam po okolicach nadmorskich. I nie chciałbym tego jeszcze raz doświadczyć. Nie będziesz się chyba tu kąpał. Nie, dajcie znać w komentarzach. A woda ciepła? Wszedłem, no. Nie jest jakaś super ciepła, ale... Będąc tu kilka dni, zdążyliśmy zauważyć, że Turcy uwielbiają przebywać na świeżym powietrzu. Przyjeżdżają sobie w ciągu dnia na krótkie wędkowanie albo, tak jak tutaj widzicie z tyłu, na chwilkę wypić herbatkę i odpocząć sobie nad wodą. Ale też i kamperami przyjeżdżają. Na przykład tak, na weekend była tutaj grupka kamperów tureckich. No ogólnie nie dziwię się, bo Turcja Egejska jest przepiękna, jest bardzo zielona, jest mnóstwo gajów oliwnych. Rosną też tutaj sosny piniowe, z których mamy takie malutkie orzeszki piń. Zimne piwo poproszę. O, słyszeliście, zegarek powiedział, że jest 12.37, więc chyba za wcześnie na picie. Ale co tutaj się dzieje? Opuszczony bar, kupę kurzu. Nie wiem, czy to jeszcze funkcjonowało, czy to po prostu jest po sezonie, czy jest to opuszczony kemping? No wszystko jest na miejscu, lodóweczki, butelki, szkoda, że puste. Mogę prosić kawę? Kawę poproszę. Kawę poproszę. Poproszę kawę. No. Nie wiesz, co się tu stało, tak? Nie wiesz. Wszyscy wyjechali.
Zostałeś sam z rodziną. O, jest i rodzina. O, cześć. A wy co tu na browarka przyszliście? A propos browarka. To jest tureckie piwo. Efes. Bardzo dobre, muszę wam powiedzieć. Są trzy rodzaje. Nam smakuje takie ciemniejsze. Ono jest jak czerwony lager. Hej! Jak widzicie, wszystko się wyjaśniło. Kemping prowadzą koty po prostu. Tak. To jest główny boss. Miejsce z niezłym potencjałem, nie? Ogromny teren, basen, słomiane chatki. Przepięknie, może zabawimy się w hiszpańskich okupados i zajmiemy to. I rozkręcimy tą tonącą łódź. Wpadajcie na glamping na Kundę. Tak jak już wspomnieliśmy, jest to wyjątkowo grecka wyspa, a dlatego, że zamieszkiwali tutaj kiedyś Grecy. Nazywali ją Hekatonisa albo Mesionisa i żyli tutaj aż do 1923 roku. Tak, wtedy podpisano traktat w Lozanie i Grekom zabrali między innymi tą wyspę i Grecy zostali przesiedleni na terytorium Grecji. A Turcy wrócili na Kundę. Wrócili na Kundę, ale wyspa i miasteczko kryją w sobie greckie elementy. Za mną znajduje się centrum i port Kundy. Byłam tam wczoraj w dzień. No wszystko było pozamykane, opustoszałe, otwarty był raptem jeden sklepik. Znalazłam jakąś kafejkę, chyba wypiłam najdroższą kawę z ciasteczkiem za 230 lir. Ceny greckie, grecka wyspa. Ale poszliśmy tam później wieczorem, no i zobaczcie, co to się działo wieczorem. Co to się w ogóle dzieje? Co? Jesteśmy w Turcji. Ja, ale pięknie. Super chyba klimat na randkę. Chyba przez przypadek wyjechaliśmy z nim. Wow, zobacz jaki motor. Normalnie jakbyśmy się przenieśli w czasie. Aurora. A co to jest? Ale super jest to zrobione. To są zgniecione plastikowe butelki z kolorowymi płynami w środku. I wygląda to jak takie diamenciki. Pomysł na bombki na choinkę. Może do ciapka takie zrobimy. W ciapku choinka nam się nie zmieści. Będziemy musieli stanąć obok jakiejś chyba na święta. Ale nas zauroczyło to miasteczko wczoraj wieczorem. No niesamowicie było. Cudowne, zupełnie inny klimat. Wiele greckich domów pamiętających właśnie te czasy, kiedy tutaj zamieszkiwali tą wyspę. Pięknie odnowione, jest mnóstwo kawiarni, restauracji w tych starych budynkach. I są też sklepy, w których można kupić no, bogactwo tego regionu, czyli oliwę, oliwki, octy różnego rodzaju, takie owocowe. No ja byłem w szoku, bo znalazłem w jednym sklepie słoik oliwek i były one nadziewane pomarańczami. Kurde, no muszę to kiedyś spróbować. No to powiązanie smaków musi być po prostu genialne, tak mi się wydaje. Uwielbiam pomarańcze, uwielbiam oliwki, także wszystko razem zmieszane może być bombą wybuchową kulinarną. Kiedyś spróbujemy, bo ceny tu, akurat w tym miejscu, to były dosyć zaporowe. Ojejku, mówię wam, naprawdę, no za obiad trzeba było zapłacić, nie wiem, 1500 czasami nawet w niektórych restauracjach. Lir, dokładnie, także... Fajnie to wyglądało wszystko, ładnie to było podane. No rybka bardzo świeża, prosto z morza na talerz. Ale nie. Budżetowy ten wyjazd, także rybkę sobie sami zrobimy. Ceny greckie, słuchajcie. Absolutnie.
wczoraj jeszcze sprawdziłem wydajność naszych paneli, ponieważ troszeczkę mnie martwiło, jak szybko rozładowywuje się nasza bateria i miałem wrażenie, że po tej burzy, którą mieliśmy, może jeden z paneli gdzieś tam się rozłączył. No, zobaczcie, jak to wyglądało. Co tam, Paweł, się wydarzyło? Sprawdzam wydajność naszych paneli, bo miałem wrażenie, że nam jeden panel nie działa, bo jakoś słabo nam bateria ładuje. A okazało się, że obydwa panele na słońcu generują tyle samo wat i tyle samo prądu. Sprawdziłem to w ten sposób, że jeden zakrywałem, sprawdzałem jeden, potem ten drugi zakrywałem i, no, i miałem porównanie po prostu, ile każdy panel generuje. Przy tej pięknej pogodzie, przy pełnym słońcu o 12 w południe nasze 400 watowe panele generują 150 W i 10 A. Mogłoby być trochę więcej, no ale cóż, chyba zima jest i dlatego. Myślę też, że po 3 latach wydajność paneli też trochę spadła. Nie ma na pewno 100%. Dajcie znać w komentarzach, jak wiecie coś na ten temat. Ja idę na spacerek zażywać witaminy D3. Także taka historia z naszymi panelami. Otworzysz oliwki. Otworzymy. Mamy jeszcze włoskie oliwki z Bar Caffè Buongiorno od Marzenki i Pawła. Tak, jeszcze pozdrawiamy ich nie zjedliśmy. Was serdecznie. Jechały z nami tyle kilometrów. Tak, były w Anglii, później wróciły, wszędzie były. W Polsce. W Szwajcarii, tak, w Luksemburgu, wszędzie były. No. Stały w naszej spiżarce i no, najpierw musimy mają zjeść się dobrze. Te. No, data jeszcze jest, tak, jeszcze 2025, także są zawykowane, stały w spiżarce, ale teraz je zjemy, zanim zaczniemy próbować tych tureckich. Ale pachną. Gdzie tam z paluchami? Petarda. Pachniało mi to trochę octem, myślałem, że to jest ocet, a to jest oliwa po prostu. Daj mi papier, bo mam całe palce utłuszczone. Ale super smaczek. Zastanawiam się, czy chłopaki używają tłumika w tych łódkach. Po prostu takie popierdółki, że masakra. Którego tam ceremonia? 27 listopada. No Monika, musimy to wyżerać wszystko, co mamy, bo czas na jakieś produkty z Turcji. A ten? Ten też. No to luz. To będzie serek z oliwką, z bułeczką. Ulala. Kurde. Potrzebuję Arnolda Schwarzeneggera do otwarcia tego sera. Gdzie ten ser? Czy to to? Mówisz i masz. Maleńka. I madło w paluszkach po prostu. Kiedyś się zastanawiałem, czy warto wozić te talerzyki. One są dość ciężkie, ale po prostu są piękne, z Maroka, z miasta Safi. Mamy do nich sentyment i tak z nami jeżdżą. Ty nie myślisz o talerzykach, tylko o jedzeniu, tak? Nie, no taki po prostu lepszy mam apetyt, jak jest wszystko na tych talerzykach marokańskich. Uwielbiam je. Elegancko nam się trafiło, był kranik w mieście, woda zatankowana, uzupełniona, możemy ruszać dalej w trasę. Taka droga słaba trochę, nie? Przez resztę wysepki. Skończył się asfalt. Nie jest zła. No ale tu jest oliwek. Nic dziwnego, że w tych sklepach tyle produktów z oliwek. No. Tak
mi się wydaje. Mam nadzieję, że się tu nie zakopiemy. Dojechaliśmy tu, ale dalej idziemy na piechotę, bo są straszne kamienie, doły, więc zresztą chcemy się przejść. Ako, mnie są ule. Oho, hodowla. Musi być stąd dobry miodek. No tu na pewno byśmy już nie przejechali. Cisza w ogóle. Nie spodziewałem się, że tu jest z tej strony taki brzeg. No ja też nie, ale w ogóle jest pusto na tej wyspie. Zamieszkałeś praktycznie tylko tam na brzegu. Tu wszędzie jest taka dzicz. I to Szkocję trochę przypomina. Widok na te góry. Po drodze zatrzymaliśmy się na zakupy. Słyszeliśmy, że w sklepach Migros jest najtaniej, a tutaj mamy 5M, czyli to jest taki ten największy chyba, więc no powinny ceny być najniższe. To się okaże. Zakupy zrobione. Nie mogliśmy was zabrać razem z nami, bo jest znak, zakaz fotografowania i nagrywania przed wejściem do sklepu. No, ale jesteśmy w szoku. No, i to niezłym. Zaraz wam o wszystkim opowiemy, jakie były ceny i co kupiliśmy, ale najpierw musimy znaleźć miejscówkę na noc, bo się robi ciemnia się. Także lecimy. Co, może być tak? No troszeczkę jakbyś tak stanął, wiesz, tak trochę tak po skosie, bo stamtąd wieje. Tą, o tak? Mhm. Okej. Okay. No kobiety to muszą mieć po swojemu, no. Of course. Auto ustawione, Monika wyjęła zakupy i jesteśmy pod wrażeniem, bo ledwo je zmieściliśmy na blat. Pewnie zastanawiacie się, ile na nie wydaliśmy, a już wam opowiadałem. No zakupy udane. Mamy jajka, kurczaka, pietruszkę, koperek, bakłażana, no tu warzywka wszystkie. Sami widzicie. I tą to jest rzodkę. Turecka rzodkiewka. Gigant, chyba na sterydach. Bardzo dobra. Jabłka. Mamy czaj, będziemy parzyli czaj. Także... tuńczyka. Tuńczyk. Tu są jakieś takie tureckie wędlinki. Z indyka. To jest indyk. Jeden jest taki zwykły, a drugi jest z oliwkami. Także popróbujemy. Kupiliśmy również gotowaną ciecierzycę. Zblendujemy ją i zrobimy sobie taką pastę z cebulką podsmażaną. No i tu mamy taki ser. Nie wiemy dokładnie, co to jest za ser, ale było dużo rodzajów tego sera właśnie. No, zobaczymy. Spróbujemy. Trzeba popróbować. Czy jest jak feta, czy... No i mamy mandarynki też. Kilogram winogron. Kilo mięsa ponad. Jogurt. Dwa chlebki. No i dwa browarki. Jak będziecie kiedyś w Turcji, to musicie spróbować tego piwa. Te są najlepsze. Efes i właśnie czerwona taka jest etykieta. Moim zdaniem są po prostu rewelacyjne. Tak przypomina mi książęce czerwone, a bardzo lubię w Polsce książęce. No, także widzicie, ile tego jest, a zapłaciliśmy za to? Dajcie znać w komentarzach, ile obstawiacie w tym momencie. Ale nie będzie to konkurs, po prostu wam powiemy. Zapłaciliśmy za to wszystko 138 zł. Tak, wydaje mi się, że tanio. Było to 990 lir chyba. W tym kupiliśmy kartę, bo to jest ważne, żeby kupić przy zakupach kartę. To jest właśnie ta karta i z nią są jeszcze tam jakieś zniżki, nie wiem, zbiera się jakieś punkty, także przy użyciu tej karty też jest trochę taniej. Tak sobie z Moniką zaczęliśmy myśleć, że przy tych cenach to może uda nam się nawet z rok zostać w Turcji, tylko trzeba załatwić pozwolenie na ten rok.
A skoro planujemy już dłużej zostać, no to być może uda nam się robić 2 filmy w tygodniu. Póki co się tego podjęliśmy. No i pamiętajcie, że film będzie w każdą środę i niedzielę o 18. A ja jeszcze chciałam Wam pokazać dywanik, który ostatnio kupiliśmy. Param! Ładny, nie? Tak wygląda. Teraz próba generalna, czy on nam się w ogóle zmieści. Próba generalna. Taram! No i pasuje jak ulał do naszych wzorków, do wszystkiego. Pasuje jak ulał. Będziemy kończyć. Dzień pełen wrażeń. Także mniej więcej tak to wygląda. Każdego dnia staramy się coś zobaczyć. No może nie każdego dnia, no bo trzeba montować filmy, trochę odpocząć. No ale staramy się odkrywać tą Turcję po naszemu. Powolutku gdzieś tam sobie wnikać w te wysepki, w te półwysepki. I tak mam nadzieję będziemy ją dalej kontynuować. No teraz jesteśmy już na tym półwyspie, zaraz za wyspą Kunda. No i zobaczymy, jak pogoda nam dopisze, to zostaniemy jeszcze tutaj, a jak nie, to będziemy lecieli dalej na południe. Tak, w stronę Izmiru. A z Wami się już dziś będziemy żegnać. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli ktoś nie subskrybuje naszego kanału. A oczywiście możecie udostępniać nasze treści, jeżeli Wam się podobają. Macie znajomych, którzy lubią oglądać takie filmy. No i co? Widzimy się? Widzimy się w środę, tak? Już dni nie liczymy. Trzymajcie się cieplutko. Hej!